Zostają nam sprawy bieżące. Ja postaram się w kilku słowach zawrzeć to, co się działo ostatnio. Spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych Strednomieścia w dniu 4 grudnia. Odbyło się takie spotkanie. Ja szczerze mówiąc jestem na pewno zadowolony z tego faktu, że wszyscy prezesowie pojawili się łącznie z prezesem. Wieńczyc też? Tak. I to w mocnym składzie. Wieńczyce myślały, że my tu nie wiem co robimy. Tak. Przyszło 3 osoby. Przyszedł pan prezes, była pani, nie powiem nazwiska. I pan właściwie taki, ja jego mogę powiedzieć, taki rzecznik. Właściwie to on najwięcej zajmował. No, może ten z Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej, tak. Proszę Państwa, jakie największe zastrzeżenia były w stosunku na przykład do dzienników? Zastrzeżenia? Znaczy zastrzeżenia, no z tym co mają najwięcej problemów. To chodziło na przykład i u Was. Zgłoszenie, znaczy tak, to chodziło o śmieci i liście. Temat był na bieżąco. Ponieważ no tak, pod każdym blokiem jest pani sprzątająca, która codziennie grabi, natomiast wiecie jak wygląda w mieście, raz w tygodniu zagrabią, poczekają drugi tydzień aż to rozburzy się i po trzecim tygodniu przyjadą wybić, jak już nie ma co za bardzo. I proszę Państwa, proszę mi uwierzyć. Dziękuję Pani Agnieszko, bo to właściwie na niej się wszystko skupia. Za każdym razem reagujemy i dzwonimy do Zieleńca. Ale odbywa się to na zasadzie takiej, że jesteśmy informowani o tym, że jest brak środków, że jest trzykrotne na przykład grabienie liści i co powinno wystarczyć. Doszło do nas ostatnio też pismo, jeżeli można prosić, bo jest to coś ważne, jest podział po prostu, to za co odpowiada MPO, za co to odpowiada ZIKI. Ja powiedziałem, poprosiłem prezesów o to, żeby do końca grudnia nam sporządzili taką kartkę i wykaz, gdzie te tereny, nie wszystkie, tylko na pewno są jakieś newralgiczne, 3 miejsca, żeby nam wskazali, gdzie te miejsca są i my będziemy wtedy, nie na całą dzielnicę kłaść nacisk, tylko spróbujmy od tych 3 miejsc wskazanych przez, zobaczymy jaki będzie odbyt. Druga sprawa to były dziury w ulicach, żadnej oczywiście był prawa, ale to nie jest nic. Też poprosiłem o wskazanie takich dziur, które są nasze i my też będziemy starali się reagować. I też termin był wskazany dla Państwa, Panów Prezesów i Pani, bo przepraszam, jest Pani Prezes. Natomiast proszę Państwa, nie wiem czy zauważyli ktoś jadąc ostatnio, co się stało na naszych drogach. Jest po prostu matrix. Dla mnie to jest po prostu jedna wielka dziura i to nie mówimy już o osiedlowych dróżkach. Dzisiaj z Wyszkiem wjeżdżali akurat z paczkami. Wszystkie główne ciągi komunikacyjne to jest po prostu jedna wielka dziura, albo szpara, albo wypukana część. Nie wiem jak oni sobie z tym poradzą. Nie mogę powiedzieć znowu złego słowa, bo dzisiaj pan Stabak był, że Rondo Piastowskie było dzisiaj łatane. Tylko to polega na tym, że w jednym dniu załatają, a w drugim nie wypadało. Dokładnie tak. Z tego co wiem, jest chęć włożenia Ronda Piastowskiego do wyremontowania całej ulicy i to ZIKI, tak jak poinformował pan Ryszard, że chcą, żeby cała ulica była wyremontowana. No, takie zadanie priorytetowe, zobaczymy czy się uda. Jedna rzecz tylko chciałbym dać usprawiedliwienie może, znaczy złe słowo, ale o to chodzi, że wszystkie ulice, czyli Kesta, Kołodzieja i Stępny Chorób były robione w tym samym czasie, miały kładzioną nawierzchnię. I po prostu, jak to się mówi, odbędnił się ten okres, kiedy one były całe zdrowe i wszyscy nam zazdrościli. I przyszedł teraz ten czas, kiedy zaczynają się pojawiać dziury, szpary. A ponieważ to było robione w jednym czasie, to i te wady wychodzą w jednym czasie. To nie znaczy, że nie trzeba robić. Cały czas nie tylko. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie wyjątkowo odczytać to jedno pismo. Dlaczego? Ponieważ zbliża się okres, w którym do radnego najwięcej będzie składanych skarg i wniosków przez mieszkańców a propos śnieżania, a propos oczyszczania. Pismo przyszło z MPO, dotyczy utrzymania czystości na terenach będących własnością gminy miejskiej Kraków. Na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca w sprawie powierzenia MPO w Krakowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium gminy miejskiej Kraków MPO spółka z o.o. przejęło nadzór nad pracami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Krakowa. W
tym między innymi utrzymanie czystości terenów zielonych w nawiasie, zbieranie zalegających na źrenicach odpadów komunalnych, zamknięty nawias. Zamiatanie powierzchni utwardzonych, oczyszczanie jezdni, opróżnianie ulicznych koszy na śmieci oraz likwidację dzikich wysypisk śmieci. Zadania związane z pielęgnacją zieleni, w tym koszeniem, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów wraz z usuwaniem pozostałości po procesach pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących własnością Gminy Miejskiej Kraków pozostały w kompetencjach Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Krakowa. Zgłoszenia dotyczące utrzymania czystości w zakresie, wyżej wymienionym zakresie, mogą Państwo kierować drogą elektroniczną, tu są podane adresy, lub telefonicznie do kierownika Wydziału Oczyszczania pana Jacka Stopczyka oraz zastępcy kierownika pani Teresy Franczyk. I też są telefony podane. Ja, proszę Państwa, specjalnie prosiłem panią Magnieszkę, żeby to było u nas na świętym miejscu. I zobaczymy, jak ta współpraca z MPO się zacznie układać, bo obawiam się, że znowu będzie, że nie mają pieniędzy, żeby dzielnica przeznaczyła. Dla każdego radnego, mówię wyjątkowo, to przeczytałem, bo jest uzgodnienie, że Państwo macie wgląd, ale to warto... A tak można puścić tylko proszę przepraszam. Albo tak właśnie scelować, żeby każdy widział. Proszę Państwa, oczywiście poinformowałem prezesów o imprezach. Będziemy nic. Proszę Państwa, no nie wiem, okaże się, bo do końca grudnia mają dać nam odpowiedź. Oczywiście w przeciwieństwie, znaczy... Oni również zasłaniają się swoimi budżetami zamkniętymi. Ja mam o tyle czyste sumienie, bo ja powiedziałem, proszę Państwa, my nie wyciągamy do Was ręki, że ta impreza się nie odbędzie, czy się odbędzie. Ta impreza na pewno się każda odbędzie. Tylko jaka będzie ranga tej imprezy, to będzie zależało też przede wszystkim od Was. To spotkanie i ta prośba nie wyszła też od tylko ode mnie, tylko właśnie na spotkaniu z prezesami oświecenia i z prezesem spółdzielni mieszkaniowej Szczyjowice, że może taką imprezę fajną zrobić. Natomiast już jak dochodzi do finansowych rzeczy, to zaczynają się małe problemy. Tym bardziej, że ja im powiedziałem, proszę Państwa, tu nie rozmawiamy o kwocie 10-15 tysięcy. Żeby zrobić imprezę na skateparku, my skateparku występujemy, ale żeby na przykład przyjechali fajni zawodnicy, to jest kwestia 2-3 tysięcy złotych na same nagrody. Nic więcej. Ostatnia rzecz na spotkaniu to taka, proszę Państwa, trochę przykra. Dlaczego to napisać? Ja nie będę tutaj dzisiaj odnosił się jakoś personalnie. Natomiast padło bardzo obraźliwe w stosunku do radnej, do zarządu stwierdzenie od pani prezes ze spółdzielni, że nie informujemy radnych o pismach. Ze spółdzielni mówią o spółdzielni Szczyjowice Północ i o pani prezes Okiny Tyrkiel. I od razu pani prezes została wyprowadzona z błędu, ponieważ uchwałę na temat trzeciego wyjazdu podjęliśmy na początku naszej sesji, to jest jedno. Wielki zarzut fakt, że nie informujemy o pismach, które wpływają ze spółdzielni. Nie wiem, czy państwo jest zaprotokołowane, że informowałem o obraźliwym piśmie ze spółdzielni Miszczyjowice Północ. To nie od pani prezes, tylko nie pani prezes się podpisała, tylko rada nadzorcza. I dobrze, doskonale wiecie, że jeżeli coś jest, jesteście informowani. Natomiast taka błędna informacja co do spółdzielni, że jakieś jest ukrywanie rzeczy, uderza bezpośrednio we mnie jako przewodniczącego, w zarząd i proszę państwa też w Was. Na początku urzędowania powiedziałem, że wszystkie pisma są do oglądu. Nie ma żadnego problemu, że ja mogę odczytywać tutaj, ale 30-40 pism odczytać jest nierealne na sesji, a ja nie chcę też, żeby padł zarzut, że wybieram sobie co lepsze pismo i czytam. Jeszcze raz powtarzam tutaj, proszę zaprotokołować, że każde pismo jest przez co najmniej miesiąc do wglądu dla każdego radnego. A mówię o tych sytuacjach, które są naprawdę uderzają w nas, staram się informować. Tak jak tutaj jest przykład tego pisma. Mówię, pani prezes została wyprowadzona z błędu, także... Ale ja mówię, była i na komisjach, i są święta, nie będziemy tematu dalej drążyć. Coś jest o coś? Dwa zdania. Jeżeli jest coś do uchwały, to do tego stopnia się staramy wszyscy, że na ekranie jest obok uchwały pismo.
Znaczy widoczne jest pismo, na jakiej podstawie jest uchwała. Zresztą po co głupio gadać, bo każda komisja ma to pismo w ręce, bo przecież jak się komisje odbywają, to przecież są pisma, dokumenty w teczce. I każda teczka jest na bieżąco. A druga sprawa. Pani po prostu chciała ugrać i tyle, bo dostała 2-3 odpowiedzi odnośnie trzeciego wyjazdu, które im się nie podobają. No i tyle. I to było tylko po to powiedziane. A Rada dobrze wie i Rada cały czas wie, jak jest trzeci wyjazd. Jesteśmy przeciwni, żeby trzeci wyjazd koło linii robić. Nie ma takiej możliwości. Znaczy ja powiem tak, że zaczynają się problemy z myjną. Ponieważ coraz więcej mieszkańców dzwoni i mówi o tych smrodach, które... No ale jeżeli ja mogę zabrać głos, ponieważ no, chodzę między tymi mieszkańcami, słuchajcie Państwo, to nie jest tak do końca. Bo jeżeli mieszkanka z bloku 7, z kombatantów, mówi mi, że leci tam pył, to ja ją pytam, z której strony bloku ona stoi. Czy ona, aby nie stoi na przystanku tramwajowym, bo to już jest naprawdę no, fałszywe i niewłaściwe. Rozumiem, nie mamy wpływu. Rozumiem, że leci ten pył w stronę bloku 2A i trójki i jedynki. Na przystanek też. Ale naprawdę, słuchajcie Państwo, na kombatantów pył nie leci. Znaczy ja proszę Państwa, ja nie chcę być też obłudny, bo przyznam się, że parę razy korzystałem z tej linii. Natomiast proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, nikt nawet się nas nie zapytał o tą linię. Ale sam mówiliśmy, że ktoś to sprawdza. Jest to pismo napisane. Nie, posłuchajcie, dwa zdania. Posłuchajcie, dostali buzetkę, mają wybudowaną, w porządku. Sprawa chodziła o jedną rzecz, o którą żeśmy pisali, że jeżeli jest myjnia i ją chcemy odseparować od chodnika, z którym ona graniczy, to nie może to być boazeria z takimi szczelinami, tylko to ma być ciągłe ogrodzenie, na przykład plecy czy czegoś i tyle. Stała bariera. Jeżeli było pisane do sanepidu i sanepid się nawet nie pochylił na tym. I trzeba być jeszcze dwa razy na przykład. Oni powiedzieli, że oni NDS-ów tam nie mają przekroczonych niczego. Jest to nieprawda. Bo jeżeli leci na mnie skrobina, to jak może nie być przekroczony NDS? Dokładnie. A tak jest, bo na przystankach kurczę czuci i leci. Kogoś to jest dalej znowu. Ale przychodzimy tam. Chodnik jest leci. Dobra, proszę Państwa, moglibyśmy się napiszmy jeszcze raz do sanepidu. Proszę Państwa, my się obligujemy jako zarząd, wystosujemy jeszcze jedno pismo o, nie wiem, zbadanie szkodliwości.